Cześć, witajcie na vlogu Hopsterblog. Tym razem piwo z browaru kaszubskiego Bytów. Jest to piwo w stylu West Coast IPA, czyli w stylu, który bardzo mi odpowiada. Jest to moja ulubiona odmiana czy typ IPA. Dla przypomnienia, jakie to piwo powinno być? West Coasty są wytrawne, goryczkowe i bardzo aromatyczne. Bardzo aromatyczne, mocno nachmielone. Bez grama karmelu. Ja też nienawidzę karmelu w piwie, tak mam nadzieję, że browar Bytów zrobił to dobrze. Tak się prezentuje. Troszkę od tych tutaj takich elementów srebrnych troszkę się plączę w oczach. No ale okej. Tak to wygląda. Taka zielono-srebrna etykieta. To są takie właśnie jakieś ptaki. Żurawie? Nie wiem do końca. Szczerze mówiąc, nie przygotowałem się dobrze. Nie wiem, co to są za ptaki. Szyszki chmielu i szlakiem Bytów West Coast IPA o parametrach 6,3% alkoholu i nie ma informacji o ekstrakcie, ale gdzieś tam na stronie przeczytałem, że to piwo ma chyba 15, coś koło 15 stopni plato. Piwo jasne z West Coast India Pale Ale, pasteryzowane, niefiltrowane, składniki woda, słody jęczmienny, sód pszeniczny, chmiele drożdże. Nie ma informacji jakich chmiel, ale właśnie na stronie browaru znalazłem informację, że jest 6 chmielów. Magnat na goryczkę, Cascade, Centennial, Mosaic, teraz głowy oczywiście, więc mogę się pomylić, Mosaic, Quanot. I coś jeszcze. I citra. Także zobaczymy. Na pewno powinno być też troszeczkę cytrusów od tych Centennial Cascade. No ale Mosaic czy citra wnoszą już inne nuty. Dobra, w każdym razie to się zaraz okaże. Piwo ważne do maja przyszłego roku, także jest świeże. Kapsel bardzo ładny, żółty. Trochę nie współgra z tą zieloną etykietą, ale kto by się tym przyjmował? Delikatnie schłodzone. Dobra, idźmy. Jedziemy. Nie ma co tutaj debatować. Sygnał bardzo fajnie. No i IP ma być zresztą. West Coast powinno być dość wysoko nagazowane, tak myślę. O, bardzo fajne. No, będzie dobrze. Chyba będzie dobrze, tak coś czuję. Troszkę tropiki, troszkę cytrusy. Przyjemny aromat. Przyjemny aromat. Ja jestem fanem, także też troszeczkę bardziej krytyczny jestem w stosunku do tego właśnie podstylu. Szkło zresztą nowo nabyte podczas szczecińskiego festiwalu piwa Szczecin Beer Fest. Taki mini nonik 03. Bardzo ładne piwo. Bardzo ładna szklanka. No dobrze, piwo bardzo jasne, klarowne. W kolorze żółty, może nawet słomkowym, żółtym. Piana ładna, drobne i średnie oczka, biała, koronkuje w szkle. No wygląda dobrze. No dobrze, a co w aromacie? Są takie nuty tropikalne. I gdzieś tam też cytrus majaczy. Grapefruit. Ładno, przyjemny aromat owocowy, to na pewno. Nic nie wybija się moim zdaniem na pierwszy plan. Gdzieś te owoce idą w jednym rzędzie, o równej intensywności. Chociaż teraz mam wrażenie, że troszeczkę bardziej wyszedł taki owoc tropikalny. Ale nie wiem do końca jaki. Może nawet coś bardziej w melon, może w jakieś winogrona. Nie jest to mango na pewno, nie jest to soczysta pomarańcza. To są inne trochę owoce. No dobrze, spróbujmy. No piwo wytrawne na pewno i bardzo dobrze. Nie ma tu żadnej karmelowości. Delikatna podbudowa słodowa, bardzo delikatna. Goryczka już w pierwszym łyku będzie sroga. Nie wiem, ile jest IBU.
teraz już nie podaję IBU, ale ono będzie wysokie. Ono będzie wysokie. No może powiedzieć, w pierwszym łyku już mi pasuje to piwo. Jak dla mnie West Coast, oczywiście to są tylko moje jakieś tam preferencje i potrzeby. Ja lubię, jak jest West Coast, taki grejpfrutowy, taki pomarańczowy, taki właśnie idący w cytrusy i taka goryczka się pojawia, cytrusowa, grejpfrutowa, taka sroga, to jest idealne. Tutaj nie jest może dokładnie to samo, ale jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No bardzo gorzkie piwo. Bardzo gorzkie piwo. Mi to pasuje. Bardzo wytrawne też. Wykazywanie oczywiście w raczej kierunku wysokiego, co podbija takie orzeźwienie, można powiedzieć. Pijalne bardzo. Tylko ten aromat nie jest do końca oczywisty dla mnie. Nie ma tutaj jakby, żadne owoce nie wybijają się. Nie wiem. Dodajmy jeszcze. Ale jak widzicie, bardzo ładna piana, cały czas tutaj taka zwarta, gruba, drobna oczka przede wszystkim. Tutaj naprawdę wizualnie jest perfekcyjnie, moim zdaniem. Nie no, jest troszeczkę też cytrusów. Są cytrusy. Grejpfrut. Jednak idzie w grejpfrut. Teraz jak dolałem, poczułem bardziej właśnie takie nuty grejpfrutowe i taki słodki jakiś owoc tropikalny, a nie potrafię go nazwać do końca. A tak w sumie było. No dobrze, w każdym razie przyjemny. Jest taka też nuta nie do końca pożądana. Jeszcze nie potrafię określić, co to za nuta, ale gdzieś taka się tutaj majaczy, taka gdzieś tam w tle. Nie jest to DMS chyba, ale coś takiego w tą stronę idącą. Nie są to warzywa na pewno, ale... coś takiego tam gdzieś się pojawia. W każdym razie bardzo fajnie w smaku. Nawet ta goryczka, nie wiem, czy dla mnie nie jest ciutkę za taka zbyt łodygowa. Ona najbliżej ma do grejpfruta, znowu, ale troszeczkę tak jest, troszeczkę powiedzmy łodygo, tak bym to w skrócie powiedział. Dobre piwo, wytrawne, gorzkie, to na pewno na duży plus, perfekcyjny wygląd, aromat jest dobry, moja ocena tego piwa na 5 to 4. 4, ok, umówmy się, że 4. To jest bardzo dobra ocena. Piwo, uwaga, właśnie po tego nie powiedziałem, bardzo ważna informacja. To piwo możecie bardzo łatwo dostać w Lidlu. Ono miało, pojawiło się w Lidlu na półkach przed końcem maja, czyli to był chyba 30 maja, to był czwartek chyba 30 maja, coś koło tego terminu. No teraz mamy początek czerwca, także myślę, że ono powinno być wciąż gdzieś tam dostępne. Także spróbujcie. Koszt około 7 zł. Myślę, że warto. No mówię, to są i białe owoce, jakiś taki winogron, i są też tropiki, mam wrażenie, i też gdzieś tam ciutka z tyłu grejpfruta. Także jest dość kompleksowe, ale jak mówiłem, 6 chmieli i każdy tam wniósł, prawdopodobnie każdy z nich coś tam wniósł od siebie, dlatego jest ten aromat tak złożony. Leciutko rozgrzewa, ale tylko bardzo delikatnie, subtelne właśnie takie rozgrzewanie gdzieś tam w przełyku. No, piwo pijalne, dla mnie jest pijalne, ale bardzo gorzkie. To by było tyle. Jeżeli macie ochotę, spróbujcie. Lil, 7 zł. To by było wszystko z mojej strony. Wielkie dzięki, że podobał się. Dajcie łapkę w górę i widzimy się niedługo. Cześć!